Hej, ja bym chciała w temacie przełamywania lęków i bardzo się postaram powiedzieć to szybko. I jakoś tak, wiecie, zwięźle. Jak wiecie, zaczęłam dodawać piosenki na internet. Mam ich bardzo dużo zaczętych i no z 40 dosłownie. Idą tak trochę powoli, bo ja się też uczę jakby jak sama robić bity do tego i melodie. No jest to takie wyzwanie dla mnie, co nie? Niemniej w ogóle nawet żeby dodawać to, co chyba taki największy lęk, który do tej pory miałam, jak coś dodałam na internet, to była, pewnie większość z was widziała, ta taka rolka, na której trochę tańczę, coś tam się śmieję i z kawą tam się kręcę. I ja nie wiem czemu, ale strasznie się bałam w ogóle dodać tą rolkę, bo to było coś takiego innego niż to, co robiłam wcześniej. Więc to na przykład był dla mnie naprawdę taki potężny moment przełamania lęku. Aczkolwiek wszystkie inne poprzednie, gdzie też tylko po prostu siedziałam przed tą kamerą i coś tak pikałam na tym pianinie, to też w ogóle bardzo mocno przełamywało we mnie lęk. Dla kogoś to by mogło być nic, wiecie, dla kogoś kto gra, kto jest taki biegły, a dla mnie to było w ogóle, wiecie, takie wystawienie siebie na takie coś, że nie jestem w ogóle tak dobra, jakbym chciała być, szczególnie jeżeli chodzi o pianino, bo na przykład jakby ja jestem pewna pewnych rzeczy, typu na przykład tego, że ładnie śpiewam i piszę fajne teksty, ale nigdy nie byłam pewna tego, właściwie zawsze byłam pewna, że nie jestem wystarczająco dobra w graniu, żeby jakkolwiek ten temat ruszyć. I ja zaczęłam ten temat ruszać, zaczęłam się też tego uczyć i grać i w ogóle nie tylko grać na tym pianinie czy czymś, tylko też w ogóle, wiecie, od takiej strony technicznej, tam nie wiem, ta perkusja, która tam pod spodem jest i jakieś basy i coś tam, Bóg jedyny wie. I muzycy wszyscy na świecie. I wiecie, i po prostu wszystko no, kosztuje mnie dosyć dużo takiej energii w ogóle emocjonalnej, że kurczę, jakby ja jestem w stanie to robić i robię to. I jestem po prostu z siebie szalenie dumna. W ogóle wiem, że Bóg jest ze mną w całej tej drodze, nic nie robi jakby za mnie, tylko jest ze mną i w ogóle wiecie, ja robię krok i On robi krok za mną i po prostu idziemy sobie razem i to jest dla mnie warte po prostu wszystkiego. Ta droga, wiecie, nie? I jakiś czas temu taki tekst napisałam i to była taka moja modlitwa. Zanim Artur zaczął głosić o tym przejściu przez pustynię i w ogóle wiecie o tych wszystkich sabotażach, kilka tygodni wcześniej napisałam taki tekst właśnie o przejściu przez pustynię. Nie? I tam jest jakby, ta piosenka się zaczyna w taki sposób, że na mój znak wyruszamy, wiem, że będziesz zaraz za mną szedł. Przeprowadzisz suchą stopą mnie przez morze, przez pustynię przejdę w obecności Twojej. I tak dalej, i tak dalej. I chodzi w ogóle o co chodzi, jakby o początek tej piosenki, że na mój znak wyruszamy. Ja kiedyś myślałam, że to Bóg ma mi powiedzieć. Wiecie, ludzie w mojej rodzinie do dzisiaj mówią takie w ogóle wzniosłe rzeczy, typu gdyby Pan mi pokazał, żebym zmienił kościół, to bym zmienił. Gdyby Pan mi powiedział, gdzie mam iść, to bym poszedł. Wiecie, i dosłownie ja mówię, ale Ty naprawdę wierzysz, że Bóg Ci powie jednego dnia wstanie i odejść ze swojego kościoła, bo on tego nie zrobi. Jeżeli ty nie, w ogóle nie wstaniesz i nie wyjdziesz, po prostu analizując to, że jesteś nieszczęśliwy tam, że się nie rozwijasz, że jest to po prostu jakieś takie jedno wielkie zasiedzenie, nie? W ogóle wiedziałam, że jest we mnie w ogóle jeszcze coś do przełamania i wiedziałam, że jeszcze nie wyruszyłam w tą drogę według tego tekstu. I wiecie, ja na początku w ogóle pierwsze pianino, które się u mnie w domu pojawiło, to było pianino od Emilki Laskowskiej. Ona mi je pożyczyła, też nie miała za bardzo chyba na nie, nie pamiętam o co chodziło, czy ona miejsca nie miała w domu na to pianino, więc ja ją trochę odciążyłam tym, że ono po prostu sobie leżało u mnie. Ja pierwszy raz do niego usiadłam, nacisnęłam jeden klawisz i się popłakałam. Mówię, Jezu, jaki piękny dźwięk. Po prostu mówię, tak, to jest to w ogóle pianino. Zawsze miałam grać na pianinie. I był też czas, kiedy Emilka to pianino musiała wziąć ode mnie. I ja stanęłam przed taką decyzją, żeby kupić, w ogóle wiecie, taką, zrobić jakieś takie, coś takiego odpowiedzialnego. Najpierw przyszło mi w ogóle do głowy, żeby się modlić, żeby ktoś mi dał pianino. Potem zrozumiałam, że to jest jakieś w ogóle biedowe, bo przecież mam pieniądze i to całkiem duże zarabiam, więc znaczy tam dla niektórych 20 to jest, wiecie, nie? A ja, wiecie, trochę mniej, no ale i tak dużo, nie? I mówię, kurde, mogę sobie kupić pianino. Trochę mnie to kosztowało. W sensie emocjonalnie, bo nie wiem czemu, ale ja nigdy nie umiem, jakby taki fajny temat sobie ruszyłam miesiące temu, jak płacenie ceny za samego siebie. I ja mówię, ja zapłacę cenę za moje życie. Nie obchodzi mnie, ile osób w moim życiu i bliskim jakimś otoczeniu nie płaciło za mnie ceny w przeróżne sposoby. Ja zapłacę cenę za samą siebie.
I stwierdziłam, że zacznę od tego, że zapłacę sobie sama za to pianino, zamiast czekać, aż mi ktoś je da, bez sensu. A wiecie, my mamy takie bzdury w głowie, nie? Bo tak mam wrażenie, że wielu z nas w protestanckich jakby kręgach, jeżeli wyrośliśmy, to w ogóle właśnie zawsze, nie wiem, ktoś coś dawał, tam Pan mi powiedział, żebym dał Ci 100 zł. Pan mi powiedział, żebym dał Ci auto, nie? I to, o Panie, to może powiesz komuś, żeby dał mi pianino, co? I ja stwierdziłam właśnie, że kupię je sama. Kupiłam sobie dokładnie takie samo. Przy okazji tego również złamałam perfekcjonizm, bo ja oczywiście chciałam sobie kupić najlepsze, tam do 1000 zł, jakie by mogło być. Po czym już zaczęła mnie przerastać ta myśl takim perfekcjonizmem i w ogóle, że które wybrać. I stwierdziłam, kupię takie samo po prostu, jak to, które miałam, mimo tego, że mogłoby być lepsze, ale kupię takie samo. I wiecie co, człowiek, który mi sprzedał to pianino, w ogóle okazał się też być producentem muzycznym. On mi to pianino przywiózł w ogóle do mnie, do domu i my się tak zakolegowaliśmy trochę. I historia w ogóle była no, bardzo taka ciekawa w ogóle. Też chłopak, który się w ogóle wychował w kościele protestanckim, właściwie się świątkowym tym samym co ja. Znaczy nie w tym samym mieście, ale wiecie, też z południa i tak dalej. Naprawdę w ogóle mówię, wow, Boże, w ogóle jakaś ponadnaturalna historia. Nie wiem, grał uwielbienia z synem Yonggi Cho z Korei, takie rzeczy, nie? Ja mówię, wow. Poznaliśmy się dzień po tym, jak ja się modliłam. Boże, gdzie są moi muzycy w ogóle? Gdzie są ludzie, z którymi ja mogę tą muzykę robić? Więc odebrałam to jako Bożą odpowiedź na moją modlitwę, taką ponadnaturalną. I w każdym razie on najpierw mi powiedział, że on za bardzo nie ma czasu ze mną jakby nic robić, ale kiedy dodałam tą rolkę z tą kawą, gdzie się tak kręcę, to się odezwał do mnie i powiedział, że jednak chciałby zrobić piosenkę ze mną. Inaczej, że jeżeli ja dalej chcę, to on jest też otwarty, żeby zrobić piosenkę. Oczywiście za kasę, więc miałam znowu takie, okej. Okay. Znowu muszę zapłacić za siebie ceny. No ale wierzę w moją muzykę, wierzę w moje teksty, wierzę w mój talent i wierzę, że jest warto w to zainwestować. Więc się zgodziłam. I w ogóle wiecie, i zaczęliśmy pracować nad... Aha, chwila, nie, to jeszcze nie jest to. I my tak się przyjaźniliśmy tu sobie na spacer, poszliśmy tu sobie, pogadaliśmy i on mi tak kilka razy powiedział, wiesz co, jak będziesz gotowa, to powiedz i zaczniemy. Taki w ogóle, wiecie, wyrozumiały, jak Bóg... Gatanie. I wiecie, i był taki jeden dzień, to była niedziela. I ja w ogóle tak sobie planowałam, okej, okay, no to koło czwartku, piątku. Ja już powiem mu, że tak, zaczynamy, w ogóle robimy muzykę, nie? Idziemy. Miałam z tyłu głowy tą moją piosenkę, na mój znak zaczyna, jakby wyruszamy, nie? Wiem, że będziesz zaraz za mną szedł. I to była niedziela, kiedy ja zdecydowałam, że pod koniec tygodnia, jakby już w tym tygodniu zaczynamy, ale w poniedziałek wstałam z takim uczuciem, że mówię, jeżeli dzisiaj do niego nie pójdę, to wybuchnę. To musi być dzisiaj, to dzisiaj wyruszamy w ogóle. Boże, dzisiaj wyruszamy, rozumiesz? Wyruszamy dzisiaj. I napisałam, wiecie, do SMS-a do tego chłopaka, mówię, słuchaj, chciałabym dzisiaj wpaść. Byłam mega, wiecie, dopamina z rana w ogóle, super, byłam pełna energii, pełna w ogóle wigoru i zapału. Ale... On mi nie odpisał, tak mi się wydawało, bo nie widziałam po prostu, bo ja do 12 mam wyciszony telefon. Także jakbyście się nie umieli do mnie dodzwonić, to dlatego, że cały czas ciągle zapominam to zmienić. I do 12 mam wyciszony telefon, na trybie nie przeszkadzaj. I przez cały dzień funkcjonowałam w myśleniu, że on mi nie odpisał. I o 13 dopiero w ogóle odczytałam, od 13, gdzie już miałam zjazd w ogóle, byłam zmęczona, już byłam taka, że wiecie, mi się chciało w ogóle drzemki. I ja w tym momencie przeczytałam, że on się zgodził. I mówię, o nie, no mój znak, wyruszamy. Wiecie, po prostu, wie serio, Boże, dlaczego tego wcześniej nie zobaczyłam? I jeszcze on do mnie zadzwonił i powiedział, no to co tam, wpadasz, nie wpadasz? Ja mówię, wpadam. Wiecie, zwlokłam się w ogóle z tej kanapy. Nie czułam absolutnie nic z tych rzeczy, które czułam rano. Takich, wiecie, pozytywnych. Jeszcze więcej czułam negatywnych. W ogóle zaczęłam sobie robić wyrzuty, że mogłam przecież przez cały ten dzień myśleć, którą piosenkę do niego zanieść, nad którą popracować. Mam ich po prostu pierdylion, no to w sensie od której zacząć, nie? Znowu perfekcjonizm, przecież muszę zacząć od jakiejś najlepszej. I to się wszystko bardzo szybko działo. Ja dosłownie tam w 20 minut się zebrałam, coś zjadłam, wypiłam kawę i do niego poszłam. Słuchajcie, on mieszka 10 minut piechotą ode mnie, może 15 w porywach, a ja szłam. I to, co ja czułam w sobie, to już nawet nie było zmęczenie, ale
Ja nie wiem, czy ja przesadzam, czy nie. Może ja po prostu też jakoś tak za bardzo te rzeczy czuję, albo naprawdę tak to czułam, ale ja się czułam, jakby mnie całe piekło atakowało. W ogóle mówię, przecież ja idę tylko zrobić piosenkę, a ja się czuję, jakby mnie demony gryzły. Po prostu szłam i mi oddechu brakowało, wiecie. Mówię po prostu... A jeszcze się zaczęła martwić, że może on jest psycholem, który mi zrobi krzywdę, jak do niego wejdę do domu. Więc w ogóle mówię, nie, po prostu, wiecie, no nie, no naprawdę czułam się źle. Potem jeszcze on nie otwierał drzwi, bo coś tam rozmawiał przez telefon, jakoś miał rozmowę o pracę, więc ja mówię, o w ogóle, to znak, uciekam stąd, nie? I wiecie, w ogóle wiedziałam, że jestem naładowana emocjami, ale wiedziałam, że nie będzie lepszej okazji, żeby pójść i zacząć ten temat. I wiedziałam, że nieważne kiedy to będzie, kiedy nastąpi ten dzień, kiedy ja pójdę i wreszcie zrobię coś, o czym marzyłam, czyli zacznę współpracę z kimś, komu dam tekst i melodię, a ktoś z tego stworzy całość, czego ja jeszcze jakby nie umiem zrobić, nie? Mówię, no nie wiem, chyba będę u niego płakać, chyba będę miała różne emocje i jakby pogodziłam się, wiecie, z tym, weszłam do niego. Ja byłam tam uwalniona od demonów, które ze mną chodziły przez całe życie. Ja już w drodze byłam uwalniona od demonów i ja byłam uwalniona od demonów, kiedy tam byłam. Słuchajcie, bardzo... W ogóle ja mu zagrałam pierwszy akord tej piosenki i ja się popłakałam. On się na mnie patrzył. Dobrze, może, że trochę ma background zielonoświątkowy, to już jest przyzwyczajony do jakichś rozstrojonych ludzi emocjonalnie, nie wiem. Ale po prostu ja w ogóle, słuchajcie, ja mu potem wytłumaczyłam. Mówię, wiesz, po prostu ja 15 lat tego nie robiłam i zawsze wierzyłam, że nie mogę. Ja to teraz robię, wiesz, to po prostu naprawdę mnie kosztuje wszystkie te myśli, w które uwierzyłam wcześniej, że nie mogę, że jestem za mała, że w ogóle te moje teksty są w ogóle nic nie warte, że to jest w ogóle nic, co warto pokazać i tak dalej. I fajny utwór z tego powstał, bardzo fajny w ogóle. Więc przełamałam lęk, więc jakby ja też na bieżąco w ogóle przeżywam sobie te przełamywanie lęków. I czuję się naprawdę jakby spadł. W ogóle ktoś mi powiedział też tego dnia taki fajny opis tej sytuacji, że dzisiaj umarło stado gargameli, które z tobą było w ogóle od dawna. Nie? I ja mówię, no tak, faktycznie tak było. Umarły. Czułam nawet na sobie, jak umierają i czułam w ogóle jakoś ich ból chyba. Bo to był naprawdę dla mnie w pewien sposób traumatyczny dzień, ale jakby zrozumiałam też, już kończąc, zrozumiałam też takie coś, że kiedy idzie... W ogóle... Niektórzy myślą, że jak idziesz Bożą drogą, to będzie łatwo. I jak jest jakaś trudność, to stwierdzają, że to jest oznaka, że to jest od diabła. I to jest bzdura. Bo w ogóle właśnie często największe opresje są na tym, co zawsze mieliśmy robić, co zawsze było nasze, nie? I po prostu tam to wszystko poosiadało, żeby ciebie w ogóle pozwiązywać i nie ruszyć w twoim kierunku. I po prostu ja po tym, ja zawsze wiedziałam, że tak jest, że to wcale nie jest tak, że musi być łatwiutko zawsze przez całą drogę, jeżeli w ogóle jesteś na właściwej drodze. I w tego dnia właśnie zrozumiałam naprawdę dogłębnie, że no serio, czasami w ogóle są opresje na rzeczy, które serio w ogóle są prawdziwe w nas, nie? No, a jeszcze tak kończąc tą historię, to ta w ogóle cała historia nabrała dziwnego obrotu, bo ten koleś w ogóle zerwał ze mną współpracę po miesiącu i nie dokończyliśmy tej piosenki, więc wiecie, mogłabym siedzieć i się zastanawiać, dlaczego tak się stało, ale w ogóle wiecie, to co ja tam przełamałam, to było niesamowite i wiecie, w ogóle w pewnym momencie to diabeł do mnie mówił przez niego, tego dnia w ogóle, kiedy już jakby on powiedział, że nie, on zrywa tą współpracę, w ogóle nie będzie ze mną tego kończył, tej piosenki, jego czas się skończył. On mi powiedział bardzo dużo kłamstw na mój temat, a mi nawet nie drgnęła powieka. I to było dla mnie w ogóle też takie sprawdzenie, tak w ogóle naprawdę, jakbym siedziała twarzą w twarz z diabłem, który w ogóle, wiecie, mówi do mnie, ty nic nie masz. W ogóle bądź ty trochę pokorna, ty nic nie umiesz. Ty w ogóle nic nie masz. Ja mówię, mam. Nie mam tyle, co ty muzycznie. Nie jestem takim muzykiem, nie uczyłam się tyle lat. Ale w ogóle mam piękny głos, mam super piosenki w ogóle i kurczę. I miłość do tego w ogóle, co robię. Nie? On mi takie rzeczy w ogóle, co ci mi powiedział. A ja w ogóle mówię, okej. Okay. W ogóle okej, okay, nie? Wyszłam stamtąd i wiedziałam, że po prostu te rzeczy mnie nie dotyczą mnie, to nie jest w ogóle o mnie, nie? I wyszłam też w taki sposób, że w ogóle powiedziałam mu, wiesz co, nie, w ogóle nie masz racji, nie jest tak i nie jest tak i nie jest tak i nie jest tak, nie? Też nawet wiecie, kiedyś to bym się może nie odezwała czy coś, nawet jakby mnie podkuliła ogona, to bym się nie odezwała i zostawiła, ale w ogóle miałam takie nie,
Ja powiem właśnie, że jest inaczej. Zanim wyjdę, to powiem, że jest inaczej. Nie jest tak, jak mówisz, nie? Więc wiecie, wyszłam w ogóle stamtąd. W domu chyba zapłakałam raz nad tą sytuacją. Z tego względu, że mogliście to już wyczuć we wcześniejszych rzeczach, które mówiłam. Ja naprawdę byłam spragniona w ogóle ludzi, z którymi mogłabym robić muzykę. Ale chyba głównie dlatego, że się po prostu bałam sama zacząć, bo bałam się, że nie jestem w stanie. I jakby współpraca z tym chłopakiem, ona mi dała, on też bardzo taki podobny do mnie, jeżeli chodzi o charakter, więc ja miałam takie, wow, Boże, w ogóle jaka niesamowita historia, w ogóle dałeś mi tak podobną do mnie osobę, jak my na pewno taką muzykę razem stworzymy niesamowitą, wow, w ogóle będzie ekstra. I wiecie, jakby i już się trochę rozsiadłam w takim uczuciu, jakie to jest wspaniałe wreszcie mieć kogoś, kto się zajmie tym tekstem i ja nie muszę o nim myśleć. I jak ja od niego wyszłam, mówię, poprowadzisz mnie drogą, której nie chciałam. Muszę to zrobić sama, po prostu muszę to zrobić sama, muszę zacząć i robić to tak długo, aż się serio pojawią osoby, które będą chciały to ze mną kontynuować, bo wierzę, że tak będzie, nie? I wróciłam, stwierdziłam, że w sumie miesiąc pracowałam nad piosenką, nie wiem, skupiłam się na tym, zamiast się skupiać też na rzeczach, które czułam, wiecie, robieniu takich krótkich rolek, storiesów i po prostu wrzucaniu tak trochę więcej tych rzeczy na te social media moje i mówię, kurczę, no właśnie to był błąd, oparłam się o człowieka, nie? Wiecie, jakby od razu sobie wyciągnęłam swoje wnioski i mówię, nie, idę dalej, w ogóle on nie miał racji na temat mojego talentu i tak dalej, powiedział mi, że ja nie rokuję, ja nie rokuję, fajnie, okej. Wiecie, więc działam jakby dalej, nie? No, z tym się chciałam podzielić.